jak kupić kryptowaluty na giełdzie Binance, jak się poruszać po tej giełdzie. Cześć wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie już w kolejnym moim wideo. Dzisiaj będzie o tym, w jaki sposób kupić sobie kryptowaluty na giełdzie Binance, czyli na jednej z największych giełd kryptowalut, ale też jak poruszać się po tej giełdzie. A więc zabieram Was przed ekran mojego laptopa, żeby pokazać Wam krok po kroku, jak to zrobić. A jeśli chcielibyście być na bieżąco z wszystkimi filmikami, informacjami z mojego kanału, trzeba go po prostu zasubskrybować, kliknąć dzwonek, wtedy na pewno będziecie dostawać powiadomienia. A na moim kanale, tak jak ostatnio zauważyliście, jest sporo filmików edukacyjnych, czym są kryptowaluty, z czym to tak naprawdę się je, więc zachęcam Was do subskrypcji. A więc jesteśmy już przed ekranem mojego laptopa, widzicie sobie tutaj giełdę Binance na moim ekranie. Oczywiście zaczniemy od rejestracji, bo to jest podstawa, także link do rejestracji macie w opisie tego wideo, jeśli chcecie sobie założyć tutaj konto na giełdzie Binance. Ja Wam to pokażę manualnie, czyli jak to zrobić ręcznie. Klikamy sobie zarejestruj się, wpisujemy oczywiście podstawowe dane jak e-mail, hasło i ID polecającego, tutaj to ID Wam wpiszę ręcznie. Więc gdybyście ręcznie po prostu wchodzili na tą giełdę i rejestrowali konto, to zachęcam Was do wpisania mojego ID, a później przez samo stworzenie konta system poprosi Was po prostu o kolejne dane, jeżeli oczywiście będziecie się chcieli zweryfikować, czy też nie. To wszystko jest zależne od Was. A z racji tego, że ja już mam konto, ja po prostu się zaloguję teraz do konta i pokażę Wam, jak wygląda tak naprawdę giełda Binance, jak się po niej poruszać, jak sobie kupić, sprzedać różne kryptowaluty. Ok, jak widzicie, jesteśmy sobie już na dashboardzie po zalogowaniu przeze mnie na moje konto. Oczywiście część z tych informacji będę musiał dla Was zakryć, ale pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić po zarejestrowaniu, po zalogowaniu się na swoje konto na Binance, jest wejście w zakładkę bezpieczeństwo i ustawienie sobie różnych zabezpieczeń. Takich jak na przykład Google Authenticator. Nie wyobrażam sobie, że ktoś z Was nie korzysta z tej aplikacji Google Authenticator. Oczywiście na moim kanale znajdziecie filmik, wideo, dlaczego Google Authenticator jest tak ważny w przypadku wielu stron, wielu giełd, wielu portfeli i tym podobnych, więc jeżeli gdzieś jest Google Authenticator, to trzeba go założyć. Tutaj akurat mówi, że trzeba. Nie można, tylko trzeba, bo jeśli też widzieliście moje wideo, ja przez to, że przez tydzień nie miałem Google Authenticatora na jednej z giełd, zostało mi skradzione 10 tysięcy złotych, które było finalnie warte około pół miliona złotych w najwyższym punkcie, ale nieważne. Ważne, żeby się przede wszystkim zabezpieczyć swoje konto, także tutaj warto założyć sobie Google Authenticator. Ja nie będę Wam pokazywał, jak to zrobić, odsyłam Was od razu do mojego filmiku, w jaki sposób to zrobić. I przechodzimy sobie do zakładki portfele, gdzie będziecie sobie mogli przesłać albo wypłacić swoje środki, swoje kryptowaluty. Jak możecie tutaj prześledzić, jest bardzo dużo różnych kryptowalut, nawet nie będę ich wszystkich pokazywał, bo nie jestem nawet w stanie czasowo, ale gdybyście chcieli sobie wpłacić jakąś kryptowalutę, tutaj na przykładzie Bitcoina to zrobimy, klikamy sobie wpłaty i wyświetla Wam się dokładny adres Bitcoina, na który musicie sobie wysłać swoje Bitcoiny, jeśli chcecie je zaksięgować na giełdzie Binance na swoim portfelu. Także kopiujecie ten adres, wklejacie w miejsce, z którego chcecie przesłać, jakiegoś portfela, z jakiejś innej giełdy i możecie sobie tutaj przesłać za pomocą tego adresu publicznego. Tutaj bardzo ważne, żeby wybrać sobie sieć Bitcoina, nie BIP2, bo wtedy te środki po prostu mogą Wam nie przejść. Klikamy normalnie Bitcoin, on jest z automatu, z tego co widzę, adres Bitcoina i wszystko jest ok. Możecie sobie też wygenerować kod QR, który możecie sobie zeskanować za pomocą swojego portfela i jeszcze szybciej tak naprawdę przesłać swoje środki. Poniżej macie historię wpłat, ja Wam tego oczywiście nie będę pokazywał, tutaj macie podsumowanie po prostu, ile macie na koncie i w przypadku każdej kryptowaluty jest dokładnie tak samo. To znaczy, jeżeli chcielibyście wpłacić każdą z tych poszczególnych kryptowalut, to dokładnie zasada działa w ten sam sposób. Klikacie wpłaty, generuje Wam się klucz publiczny, który musicie po prostu skopiować, wkleić na innym portfelu i przesłać. Pamiętajcie, klucz publiczny to jest nic innego jak Wasz numer konta. To tak jak numer konta bankowego, tylko w przypadku kryptowalut wygląda on w taki sposób. Jeżeli oczywiście chcielibyście wypłacić swoje środki, też zrobimy to na przykładzie Bitcoina, klikamy wypłata i tutaj właśnie musimy wpisać sobie ten klucz publiczny adresu, na jaki chcemy wysłać naszą kryptowalutę, w tym przypadku Bitcoiny, więc wklejamy sobie, klikamy wyślij, potwierdzamy oczywiście kod z Google Authenticatora i możemy wysłać. Poniżej mamy też opłatę za transakcję, ile ona nas wyniesie. No i właściwie tyle. To, co jest według mnie mega ułatwieniem, to w zakładce portfeli możecie bardzo szybko przejść sobie z danej kryptowaluty na wykres, na dany rynek i sobie po prostu kupić albo sprzedać daną kryptowalutę. Więc jeżeli posiadacie Ethereum, możecie sobie albo chcielibyście kupić Ethereum za Bitcoiny, możecie bardzo szybko przejść na dany rynek. Na przykład Ethereum do Bitcoina, na przykład na Ethereum do TrueUSD, na przykład Ethereum do Tethera i kupić sobie po prostu daną kryptowalutę, więc od razu przejdziemy sobie z Ethereum do Bitcoina. I jak widzicie, przeszliśmy sobie tutaj do zakładki Ethereum do Bitcoina. fajna, jak widzicie macie tutaj wykres przed sobą, oczywiście dla wielu osób może niewiele mówić, oczywiście do zakupu samych kryptowalut nie jest Wam potrzebna znajomość wykresu, jest Wam po prostu potrzebna znajomość kryptowalut, gdzieś technologii, która za nią stoi, ale dość ogólnie, żeby później sobie móc kupić. Także możecie sobie też zmieniać ramy czasowe na wykresie, osoby, które lubią analizę techniczną i takie sprawy, mają tutaj naprawdę dużo różnych wskaźników, dużo różnych pomocy, ale pokażę Wam, w jaki sposób kupić i sprzedać sobie w tym przypadku Ethereum, ale w przypadku wszystkich kryptowalut jest dokładnie tak samo. Więc macie pokazane, ile macie dostępnego na przykład Bitcoina albo ile macie dostępnego Ethereum, więc jeżeli chcecie sobie kupić Ethereum, po prostu najlepsza cena jest Wam aktualizowana na bieżąco. Tutaj sobie wpisujecie, ile Ethereum chcielibyście kupić. Na przykład, nie wiem, chciałbym kupić 5 Etherów. Poniżej macie podsumowanie, ile to jest w Bitcoinie, ale na przykład załóżmy, że mam jednego Bitcoina i nie wiem, ile to jest Etherów, więc wpisuję sobie 1 Bitcoin i mam podsumowanie, że jest to 50 Etherów. Klikam sobie kup Ethereum, to zlecenie idzie do zrealizowania, no i jeżeli trafi po prostu w odpowiednią cenę, która jest w danym momencie, to po prostu ta sprzedaż nastąpi od razu, natychmiastowo. Jeżeli gdzieś tam są wahania w różnych wartości minimalnych, no to będzie trzeba poczekać pewnie te kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, czasami kilka minut, aż to zlecenie po prostu ktoś od nas kupi i zrealizuje albo sprzeda. Jeżeli chcielibyśmy sprzedać te Ethereum, załóżmy kupiliśmy te 50 Ethereum, to w rubryce obok wpisujemy 50 Etherów, i poniżej mamy podsumowanie, ile otrzymamy w kryptowalucie, na którą wymieniamy, czyli w tym momencie na Bitcoin. Czyli sprzedajemy 50 Etherów i otrzymamy 0,988 Bitcoina. Klikamy sprzedaj, no i czekamy tak samo na zrealizowanie sobie zlecenia. Ok, także już wiecie, jak kupować i sprzedawać sobie kryptowaluty, wiecie, jak zabezpieczyć swoje konto, jak przelewać, jak wypłacać swoje środki. Pokażę Wam teraz po prostu zakładki, które tutaj są. Więc pierwszą zakładką są rynki. Tutaj możecie tak naprawdę sprawdzić sobie, jakie są rynki, czyli jaką kryptowalutę za jaką możemy tutaj kupić. Tutaj mamy akurat w tym przypadku Tethera, można sobie sprawdzić również inne. Tutaj macie najpopularniejsze kryptowaluty w tym momencie, chyba z największym wolumenem, jeśli chodzi o wolumen dzienny. Poniżej macie wszystkie informacje, które potrzebujecie, czyli aktualną cenę danej kryptowaluty, jej zmianę 24 godziną, jaka była najwyższa cena, jaka była najniższa cena w ciągu 24 godzin, jaka jest kapitalizacja, jaki jest wolumen. Ale żeby też nikt mi nie zarzucił, że giełda Binance jest jakąś przypadkową giełdą, to pokażę Wam po prostu statystyki giełdy Binance tutaj na stronie coinmarketcap.com. Więc jak wejdziecie sobie w najpopularniejsze giełdy, to giełda Binance dzisiaj jest na miejscu 20 z wolumenem ponad 900 milionów dolarów, ale jak ten wolumen po prostu zmienimy na 30-dniowy, to za 30 dni giełda Binance jest na drugim miejscu największej giełdy na świecie z obrotem 31 miliardów dolarów za jeden miesiąc, więc jest gdzieś drugą największą giełdą na świecie. Ale to nie oznacza, że jest najbezpieczniejszą giełdą na świecie, dlatego od razu Wam mówię, starajcie się nie trzymać swoich środków na żadnej giełdzie kryptowalutowej, tylko po prostu przesyłać je na odpowiednie portfele, a na jakie portfele to te informacje też znajdziecie u mnie na kanale. Tutaj macie też wyżej zakładkę giełdy, giełdy podstawowej, giełdy zaawansowanej. Ja przed chwilą kupowanie i zakup pokazywałem Wam na giełdzie zaawansowanej, gdzie mieliśmy po prostu większy wykres. Te wszystkie rzeczy były takie bardziej techniczne dla osób, które gdzieś analizują sobie rynek, tradują i tym podobne. Tutaj macie giełdę podstawową, ona też niczym większym się nie różni, po prostu na tej samej zasadzie działa kupno-sprzedaż. Tutaj macie kolejne zakładki futures, zarabianie, pokażę Wam akurat tą zakładkę lending i pokażę Wam zakładkę staking. A więc jeżeli chcielibyście zarabiać pasywnie z giełdą Binance, jest to jedna z możliwości, czyli pożyczanie swoich pieniędzy, a giełda Binance pożycza je, że tak powiem, dalej. I Wy możecie otrzymać sobie po prostu średnią roczną stopę zwrotu w zależności od tego, jaką mają ofertę. W tym momencie macie Bitcoina i BUSD, więc jeżeli sobie wrzucicie tutaj swoje środki do wypożyczenia, to otrzymacie 70% w skali roku. Ja uważam, że jest to śmiesznie nisko i osobiście nie polecam czegoś takiego z tego względu, że 70% w skali roku to dużo mniej niż lokata nawet bankowa. A jest wiele innych możliwości pomnażania swoich kryptowalut w tym świecie, więc akurat tego osobiście Wam nie polecam, ale być może ktoś z Was będzie chciał sobie z tego skorzystać. Kolejną opcją, która według mnie jest dużo lepsza, jest to staking. I tutaj możecie zarobić od 8 do 10% w przypadku kryptowaluty One i tutaj 8 do 12% w przypadku kryptowaluty Fetch.ai. I na czym polega staking? Staking polega na niczym innym jak na zakupie danej kryptowaluty i po prostu wrzucenie, jest depozytowanie, zamrożenie, pewnie w tym przypadku na 1 rok. I po roku otrzymacie od 8 do 10% tej kryptowaluty, czyli założymy, że kupicie sobie 1000 sztuk kryptowaluty One i po roku otrzymacie około 80 do 100 sztuk danej kryptowaluty i być może stanie się tak, że w ciągu roku też ta kryptowaluta po prostu wzrośnie, więc tutaj stakeowanie jestem w stanie Wam polecić, bo możecie sobie nawet sami kupić kryptowalutę, przesłać ją na dany portfel i stakeować. Oczywiście to są kryptowaluty oparte na proof of stake, na metodę wydobycia proof of stake i sami możecie to robić na swoim laptopie, ale tutaj macie po prostu wrzucenie do wspólnej puli Binance i otrzymywania z tego różnych korzyści. I kolejną świetną rzeczą, której nie znajdziemy na wielu giełdach, tak myślę, giełda Binance jest, tak jak mówiłem, jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, a więc zakup kryptowalut bezpośrednio za pomocą swojej karty, czy to kredytowej, czy debetowej. Macie tutaj w zakładce kup kryptowaluty, możecie sobie w bardzo prosty sposób kupić kryptowaluty. Pokażę Wam, w jaki sposób to zrobić, a więc na przykładzie Simplex. To podejrzewam, są jakieś kanały sprzedaży, które operatorzy, którzy po prostu operują całą transakcją. Tutaj mamy w przypadku MasterCard i Visa, więc wchodzimy sobie w zakładkę Buy. Wpisujecie sobie, ile chcecie tak naprawdę kupić danej kryptowaluty. Macie te do wyboru: Ripple, Binance Coin, Ethereum, Litecoin i jeszcze jedną. Tutaj macie akurat Bitcoina, więc w przypadku jednego Bitcoina to jest $9,500. Możecie sobie zmienić na euro. Klikacie kup teraz. Potwierdzacie i przenosi Was do zakładki, gdzie trzeba po prostu wpisać dane swojej karty debetowej, kredytowej, obojętne, no i za pomocą tych danych po prostu będziecie mogli sobie kupić kryptowalutę bezpośrednio ze swojej karty na giełdę. Oczywiście jeśli chodzi o złotówki, trzeba uważać, bo być może bank skasuje Was zbyt dużo, jeśli chodzi o prowizję przewalutowania, więc na to trzeba uważać, trzeba sprawdzić sobie, czy w złotówkach nam się to opłaca. Ale oczywiście, jeśli ktoś ma konto walutowe w euro, w dolarach, to na pewno ta opcja jest dla kogoś mega korzystna. Na tej giełdzie oczywiście możecie handlować z dźwignią, nie będę tego teraz omawiał, to jest zakładka bardziej dla zaawansowanych, że tak powiem, graczy, traderów, ale jest tutaj taka opcja. Tutaj w zakładce zlecenia macie zlecenia giełdowe, historię lendingu, czyli pożyczenia swoich środków i swoją historię kupna, sprzedaży kryptowalut. Oczywiście zakładki z bezpieczeństwem, weryfikacją, programem afiliacyjnym, bo jeżeli będziecie polecać tą giełdę, możecie zarabiać od 20 do 40, nawet 40% ze swoich poleconych. Oczywiście jeśli chodzi o prowizje, które z racji tego, że ktoś kupuje na giełdzie, sprzedaje, generuje różne prowizje, które opłaca i my z tego tytułu otrzymujemy 20%. I żeby wskoczyć na 40% prowizji, trzeba mieć na swoim portfelu minimum 500 sztuk kryptowaluty Binance Coin, którą możecie sobie kupić na tą giełdę. To jest ich kryptowaluta wewnętrzna, która w tym momencie jest w granicach $20, a jak czytam różne opinie, być może nawet zobaczymy niedługo cenę 50, a być może więcej dolarów za jedną sztukę, więc nie tyle porada, ale warto gdzieś tam się też interesować takimi rzeczami, więc przez skopywanie linku, jeżeli wyślecie go swoim osobom, mogą się zarejestrować z Waszego polecenia na tej giełdzie. Oczywiście możemy sobie też pobrać jeszcze aplikację giełdy Binance na App Store, z App Store'a, z Google Play, na swoje telefony, żeby mieć po prostu dostęp do swojego konta na giełdzie bezpośrednio z poziomu aplikacji. Jest to mega wygodne, ja sam z niej korzystam, nie muszę wtedy się logować nigdzie, od razu mam swój dostęp do swoich środków z poziomu aplikacji. Ok, także tyle w tym wideo, mam nadzieję, że dowiedzieliście się, w jaki sposób poruszać się po giełdzie Binance, jak kupić sobie i sprzedać swoje kryptowaluty, jak handlować na tej giełdzie, bardzo ważna rzecz też, jak zabezpieczyć swoje konto przed ewentualnym włamaniem, kradzieżą. Co tam jeszcze robiliśmy dzisiaj? Pokazałem Wam opcje, jakie możecie wykorzystać do zarabiania z giełdą Binance, czyli przez pożyczanie swoich środków, przez wrzucenie swoich środków do stakingu, ale też przez polecanie tej giełdy. Także jeżeli chcecie zarejestrować się na giełdzie Binance, oczywiście link w opisie wideo. Do usłyszenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się. Na razie.